Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy Flooded i kontynuujemy sobie naszą przygodę. W poprzednim odcinku udało mi się wreszcie pokonać trasę w Hathutown. What? Tato? Aho? Roadrun? Co? Mniejsza z tym, w każdym razie teraz jedziemy sobie budowę. I robię coś eksperymentalnego, nagrywam wszystko, dwa odcinki do innych plików, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy ja podołam montowaniu tego? Dobra, tu jest taka kolejna... Aha, to już tu jeździłem tą trasę troszeczkę, dobra. Teraz muszę z głową ją pojechać. Tu było kilka takich zakrętów, które przyprawiały mnie o ból głowy. Na tej to tak bluzgałem trasie? Będę przed każdym zakrętem zwalniał. Jestem przewrażliwiony już. Ale jak na razie widać, że wychodzi mi to na korzyść. Dobra, ten zakręt dalej jakoś beznadziejnie pokonuję. W sumie mogę tak jechać, żeby po prostu gościa nie wyprzedzać. Wtedy będę wiedział, że za szybko nie jadę. A pod koniec jak już będzie taki decydujący moment, to wtedy go wezmę. Bo tak to bym wiedział przynajmniej jako prędkość utrzymać, a jak go wyprzedziłem, to już nie będę wiedział i będę pędził za bardzo. Albo robił głupie błędy. No właśnie, chociaż na razie nie jest źle. Na razie to utrzymuję. Spokojnie, ale stabilnie. Spokojnie i stabilnie. A czy to jedno z drugim się nie wiąże? O, jak pięknie ten zakręt pokonałem! Podoba mi się to. Wiedziałem, musiałem zaryć, no. Wrong way. Przyjechałem do przodu leciałem. Aha, chyba że mi się auto wróciło i zaczęło się cofać. No i się... i musiałem zacząć psuć już. Chociaż nie, jeszcze nie jest tak źle, oprócz tego, że się palę. Ale fajne są te silniki. Ogień z maski wali, ale i tak auto jedzie i to dalej moc ma i wszystko. Szkoda, że moje autko tak nie ciągnie. Z ogniem spod maski i dalej jedzie elegancko. Muszę jakoś ten zakręt teraz delikatnie i na następnym tutaj muszę sobie zwolnić i na jedynerce spokojnie, może nie 20 na godzinę, chociaż nie, 20 na godzinę spoko prędkość na takie coś. Czy to nie jest 20 na godzinę po pierwsze, ale to jest mil na godzinę. O, to troszkę szybciej niż 20. Wow, to ja tu faktycznie szybko jeżdżę, jak to są mile. Nie, wypadaj, dziękuję. O, już mi jakaś następna ofiara dogania. Ofiarą jedyną to ja tutaj jestem póki co, ale to nie zmienia faktu, że mnie coś dogania. Jejku, jakiś słupek mi wystaje, czy to deska z tylnej kanapy. Deska mi na tylnej kanapy. Zresztą, co za skojarzenia. No, jednego mam tylko na ogonie. Dlaczego ja się patrzyłem na minimapę zamiast na trasę? No, presetuj się, przecież już leżysz tam. No już mam drugie... No nie, no serio! Tak się staram. W sumie jak się staram, to powinienem dalej na pierwszą pozycję dać radę wrócić. Dobra. Tak, ja lubię te... Dzięki ziomek, że mnie złapałeś. Mogło być źle. O, w mordę. No nie! Serio! W tym momencie. Ostatnim okrążeniem mnie wyprzedził. Pod sam koniec.
No nic, pojedźmy może tę zimową trasę. Przy tym to dopiero nerwów stracę. Ale chwilę, moment. Okidoki, jedziemy dalej! Enter! Zobaczmy, jak tutaj pójdzie tym autkiem na tej trasie. Ojej, jak to krzywdzie. Ale zwarta kipa jajo tu za co wypieprzę. Użyłem spacji do hamowania, nie wierzę. O, chyba coś czuję, że będę za szybko jechał. Nie, no na razie spokojnie. Okej. Nie uderzaj we mnie, bo ja tu chciałem wyhamować. A ty mnie przyspieszasz. O, tu można przez tą chatkę pojechać. O, kartony zabójcze. Ta akcja z serialu zawsze pozostanie w naszych sercach. Nie wiem, jak można zginąć po wjechaniu w kartony. Takie hollywoodzkie zakończenie po prostu. Polskie standardy, hehe. O, tu też jest chata, co można minąć ten zakręt. A ten zakręt jest akurat spoko, ale ten bym sobie minął. No i elegancko. Pozycję sobie zmieniłem. Kościół, jakbyś mnie nie zblokował, to bym cię wypchnął. No nie, dwóch się bije, trzeci korzysta, serio. A, brawo, Knitek, brawo, Knitek. Jeszcze dwa razy się cofnąłem, żeby było lepiej. Aż na czwartą pozycję. Zachciało mi się skrótów! I tak jestem czwarty? Nie wierzę. No coś tu jest nie tak. Ale dobrze, że ci dwaj się klepią. To będę miał okazję, żeby ich wyprzedzić. Gdzie ta okazja była? Serio? O, zaspę, jak się uderzy, to się wypada przez szybę? Ja może sobie to cofnę, jak to jest aż tak niebezpieczne. Dobra. Podobnie całą ekipę tu spychamy. Tutaj z kolejnych dwóch powyrzucałem wszędzie. Tego też gdzieś tu wepchnę. Ha! Najlepiej czasami to jest po prostu puścić kierownicę i gaz i wtedy auto samo się ustawi tak jak trzeba i nie wypadnie. W tej grze przynajmniej, bo w rzeczywistości aż tak pięknie nie ma. Fajny ten zakręt, dlaczego ja go tutaj omijam tą chatą? Tyle ryzykowałem. Wow! Aż zabójcze drzewo. Jest tylko jedna chata, z której trzeba skorzystać. Czekaj, jakbym tam na górę pojechał. Aha, to bym musiał później tu zlecieć, czy przeskoczyć to, czy jak to? Aha, chyba gdzieś tutaj przeskoczyłbym to. Super, super. Po śniegu mniej grzebie niż... Okej. Okay. Troszkę nadgoniłem, a zobaczę co tu górą jest, jak się powiedzie. Okej, nie to co trzeba. Nie lubię zimowych tras. Tutaj powtórkę z rozrywki robię.
się miało nie udać. No, nikt nie wypadł, nie wierzę. Coś poprałem. W sumie jeszcze... O, ty w mordę. Dobra, ktoś wyleciał. Nie z mojej inicjatywy, ale wyleciał, to się liczy. Brawo, gościu. Brawo, Knitek. Ale to beznadziejnie zrobiłem. Walczę o szóstą pozycję, świetnie, co za ambicje. Dobra, goście, wkurzacie. Tak się wyprzedza. Dlaczego on mi zakręcił w drugą stronę? Chociaż nie, dobrze jest. Ale zmuła. Piąta pozycja nie jest w sumie źle, tylko że się palę, no to już taki minus. To będę lód rozgrzewał pod sobą. Będzie jeszcze bardziej śliski. Aha, ta szopa jednak nie jest tylko ścianką. I tak drugi raz przez nią przejadę. Teraz już jestem siódmy, to już nie jest tak pięknie. Już teraz bym mógł zresetować. To nie znowu będę tu trasę studiował, tak jak tą asfaltową. I w końcu ją wygram. Na niej wygram. Gdzie tu jedziesz? Chociaż w sumie okej. Nie jestem ci... Nie mam ci tego za złe. Okej, tu drzewo to nieszczęsne. No właśnie. O które się zawadza wtedy, co się nie chce. Ła, 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 ła. O, jak jaki smuteczek. Czy się pan tu przewrócił? Ojejku, ja ich nie mam szans dogonić przecież. Gdzie oni są? Idę, ale pojadę, przynajmniej pouczę się jeszcze trochę tej trasy. No, oni są za daleko i nawet się nie są blisko siebie, żeby który wypadł. Chociaż może tam na rogu? Nie. Nie ma mnie w pobliżu, to nie jadą za dobrze. Czekaj, czy też jest taka losowość ich poczynań, gdy oni są tak daleko od gracza żywego. Exit to menu. Jakie tu jeszcze mamy trasy do sprawdzenia? No, jeszcze to pomęczę. Tu mam czwarte, tu mam nic. Tu coś spróbuję. Swoich sił. Mógłbym sobie w sumie teraz budę zupgrade'ować. Wow, 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 ale się wbiłem w nich elegancko. Aha, to jest ta trasa. Znaczy z tym zakrętem, bo to jest inna trasa chyba niż to, co leczyłem już wcześniej. No, inna trochę. W sumie nie wiem, po czym to stwierdzam, że inna, bo tamtej nie pamiętam, ale tej też nie kojarzę. To. No nie no, zresetuj się, zresetuj się. Serio. Jakbym stamtąd wyjechał, to już bym nie miał szans dogonić. Dobra, chcę kogoś na tamten murek ścisnąć. To mi się nie udało. Ja też od drzewa zarył. Aha, ja też wyleciałem. Dobra, teraz to lepiej zrobię. Ale technika, wow! Zamiast od razu wciskać ten do przodu maksymalnie gaz, to tak sobie delikatnie i wtedy wychodzę na prowadzenie na starcie. To się przyda później.
Jestem, no w sumie normalny, bo to grzybało mi normalnie, tak to. No fajnie, że to tak odkryłem ja sam. Nie musiałem oglądać jakiegoś poradnika. Ja do wszystkiego poradniki oglądam. Ale tu akurat do Flatouta jeszcze nie oglądałem, to sam wymyśliłem. No nie, jak ja tego nienawidzę, jak mi wyjadę kawałek z trasy już, że ten, że trasa zła. Że muszę się wrócić. I to jeszcze nie wiadomo, do którego punktu się to mam wrócić. Teraz po prostu na trasę to muszę jakoś tak śmiesznie. Zakichane. A, to ma napęd na 4 faktycznie. Dlaczego? Aha, fajnie. Tylko, że jak próbuję nawrócić, to mi napęd na tył tylko łapie. I się obracam chamsko. Już ciekaw jestem właśnie, jak się zachowuje napęd na 4, tak w rzeczywistości. W momencie, gdy się tak z ostro nawraca. Miejsce na dość duże prędkości i wybijamy przeciwnika. No nie wiem, coś ty gościu mi tu chciał zrobić, ale tak czy siak na szczęście się to nie udało. Na szczęście to auto nie jest takie lekkie, nie udało ci się mnie wypchnąć. Ten przeklęty płot. Wow, super. Pewnie znowu ich nie dogonię już. Chociaż jadą blisko siebie, to jeszcze mogą się tam wywalić gdzieś. No. Teraz jeszcze ja blisko nie jadę, to też mogę im gdzieś pomóc. Kurde, na razie to mi pomagam, ale co w czym innym. W poprawie wyniku, a nie w pogorszeniu. Okej, teraz szansa na troszeczkę nadgonienie. Może trochę za duża prędkość. E, nie jest źle. Fajnie się sama wytraciła, tylko że nie na tym zakręcie co trzeba. Okej, nie jest aż tak źle. Zakręt w prawo. Trzeba pamiętać takie rzeczy, bo później się wypada. Już muszę szerzej ten zakręt wybrać niż przy samym płocie. Okej, jestem na czwartej i widzę gościa z trzeciej i z drugiej. Co dobrze wróży. Ale to już niekoniecznie. O, udało się jakoś to wyjechać z tego. No, jedzie. Opa! O, zaczyna mi coś przymulać. Serio? Gość co mnie zepchnął z chamsko. A jeszcze znowu się dwa razy z ten. Ja pierdzielę, no. Wiele nie straciłem, ale sam sobie swoją nadgorliwością zepsułem wynik. To ogólnie resetuje, jak się stoi w miejscu. Jak jeszcze nie zdążyłem się ruszyć, to mnie zresetowało drugi raz. Taka lipa. To ostatnie krążenie. Które już przegrałem. Dobra, powtórzę to. Po raz ostatni, bo już po prostu nie mogę. Znowu start zepsułem, bo po co mam myśleć. Tak, tak się już nie chce jechać, tak już. Już drugi dzień gram i teraz drugi dzień tak beznadziejnie idzie, to się tak nie chce. Jeden wygrałem, co prawda, no ale w jakiej męce. Z mniej więcej wysiłku, tym bardziej powinienem być docenić, ale to... No już gdzieś wylecę, bo boki. No nie, jeszcze mnie przejechał! Dlaczego jak bokiem uderzam, to też wypadam? Wow, co tu się działo? Dlaczego wszyscy stali w poprzek? Jakaś brama weselna?
z łomami. Dobra. Tutaj też nie zamierzam w ten płot zaryć. Tutaj w prawo, bij prawo. I jedziemy na pierwszej pozycji. Tak zaraz wracę. No. W sumie ktoś mi pomógł. Nie powinienem się gniewać. Z czego, że mi wydechy teraz odpadają. I znowu to. A nie, teraz nawet nie tak szeroko. Myślałem, że mnie bardziej wyniesie. A słabo ten zakręt pokonałem, ale dojechałem. Na szczęście pokonałem w ogóle. Dobra. Tutaj tak, 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 tak. I wprost. I na wprost. Wyprostuj to. Dziękuję. No, jeden mnie wyprzedził, ale to... Jeden to tam nie jest problem. Byleby tam jakoś to utrzymać, tą pozycję. A nie tracić. Nie lubię tych płotów, bo one tak wciągają. Jak dobra książka. Walić tam między czasy. O, cześć. Chyba cię wyprzedziłem. A ty próbowałeś mnie, ale ci się nie udaje. Oj, boję się tych rzeczek, że mi tam wpadnę i później mnie wyrzuci pod koniec tej rzeczki. Gościu, ile razy będziesz mi tak wjeżdżał i mnie łapał? Nie, żeby mi jakoś to przeszkadzało, bo w sumie to okej, ale tak, nie wiem. To okej jest? Teraz byś mnie mógł złapać albo odepchnąć od tej... Okej, raz mi się udało tylko reset wcisnąć. Zawsze takie gówno. Myślę, że chcę jak najbliżej. Myślę, że jakoś się bardziej to śliźniej pójdzie z zewnętrzną, ale wjeżdża w to i... Jest lipa. Bo niedobrze wypadać przez kierownicę. Dobra, ty też mnie złap, dzięki. Trzeci jestem. Nadal to podium. Tylko ten jeden zaraz za mną mi się nie podoba, ziomek. Okej, ale jeden przede mną mi się podoba, ten, że, dlatego, że jest tak blisko. Ło, ten zakręt. Okej, powoli, powoli, tak ostrożnie. I jakoś do celu dojedziemy. Uprzedził mnie ten z tyłu. Niedobrze. Gdzie jest meta? Jeszcze kawałek, ale... Jest tu dość tak nie w komfortowym momencie mnie tu złapał. Czekam niekomfortowym jak komfortowym, ja skoro on mnie tutaj wyprzedził, to znaczy, że i tak bym tamtych nie dogonił już. Dobra, muszę się bardzo blisko niego trzymać, żeby zdążyć go wyprzedzić. Jest trzeci, jest, trzeci, jest! Jest trzeci, ile? Nie no, 400? Nie, ile? No tak, 400. Czy 600. Ostatnio miałem taki, raz nie wiem, czy to nagrywałem wtedy, czy nie. Nie, to chyba wtedy było, co nadrabiałem. Miałem taki wynik, że o setne się w ogóle nie różniło. Więc nie wiem, szerokość błotnika, długość błotnika decydowała. I to było wtedy dopiero zwycięstwo. Dobra, na dzisiaj sobie już odpuszczę nagrywanie Flatouta. Usiedzę już przy tym godzinę. Także taka seryjka poszła. Mam nadzieję, że później uda mi się to zmontować. A wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.